Co się dzieje? Słuchajcie. Ten gość tu będzie machał palcami teraz. Co ty w ogóle robisz tam? Kręci, coś macha. Kochani, pierwsza styczność moja z Apple Vision Pro. Chcesz coś do picia, wody? Możesz tak. Dobra, poleję ci. Będziemy testować Apple Vision Pro po raz pierwszy ever. Przynajmniej ja. Bo Patryk ma już je. Od kiedy? Od marca. Chwilę po premierze kupiłem. Od marca. To już masz, kurczę, je. Jaki mamy teraz? Rzeź? 3 miesiące. Woda stoi przed sobą, przed tobą, tak, żebyś nie... Nie, nie. Ten. Widzisz je? Widzisz tą wodę? Mhm. A, widzisz. Też był fajny klimat. Pijesz za pobliżu pro. I będziemy, słuchajcie, opowiadać. Co ciekawe, mam też betę 2, nie mam tej starej wersji, mam najnowszą wersję Vision OS, która wyszła na WWDC, czyli tydzień temu. I co się zmieniło? Przede wszystkim jest szybciej, wszystko działa szybciej, tak jak ja bym miał porównać jako QA, to jak pierwszy raz założyłem, to samo menu już wygląda, jakby uczucie było jakbym miał nowego Visiona na twarzy. Tak wszystko płynnie działa. W sensie, jeśli chodzi tylko o interakcję z menu. A z dużych rzeczy to wreszcie naprawili hand tracking. Wcześniej działał w 30 Hz i wszystko było takie zmulone. No. Zmienili, że teraz jest tracking 90 Hz i... No jeszcze tego nie poimplementowałem w gierce. Okej. Jest. Lepiej. Czyli to, co teraz widzimy, było w niższym klatkarzu, tak? Tak, czyli to. Jeszcze ten też jest taki trochę jak tym streamowaniem, ale to było takie bardziej zmulone, samo nawet przewijanie między apkami. No i takie inne zmiany, jak na przykład teraz można przesunąć apkę w dowolne miejsce, wcześniej nie można było. Wow. Taka głupota, ale... Czyli beta, która dobrze działa. Tak. No tam dobrze działa, to wiadomo, to beta, ale działa wystarczająco dobrze. No popatrzcie na mnie, proszę, na sekundę. Zobaczcie, jestem. Siemanko, ale akcja. Dobra. I jak już chcecie wymiksować, to... Nie chcesz już na mnie patrzeć. Dokładnie, to możesz sobie ten... Fajnie. Ale jak się przyjrzysz, to tam dalej przybijasz. Nie, to fajnie, mogę to włączyć. Jak włączysz to środowisko takie wirtualne, to mogę ustawić, że ty będziesz się przybijać, że będę mógł być nad tym jeziorkiem, a ty będziesz mi... przyświtywał. Okej. Zaraz to mogę ustawić. Od razu ci pokażę. Ja zaraz jeszcze nie miałem ich na głowie. Na pewno mogę stwierdzić, że nie miały lekkiego życia, zobaczcie tutaj. Ale są używane bardzo intensywnie. Może trochę za bardzo. Może za bardzo. A słuchaj, powiedz mi, tak jak porównywałeś do tych meta i tak dalej, to co, to duży przeskok według ciebie, czy jakościowo? Potężny. Ja mam każdego VR-a od przed Questem 1 jeszcze i no, znaczy może każdego nie, ale przed Questem 1 się już interesowałem przy developer kicie Oculusa. No i Quest 3 jest lepszy do gier, wszystko inne, na przykład tak, żeby na co dzień popracować, to nie ma podejścia do Visiona, w sensie ta jakość, to, że mogę sobie ustawić okienko gdzie chcę, odwrócić się, wstać, tak, wyjść, a okno dalej tu wisi, tak? Okej. Okay. Więc możesz sobie poustawiać, nie wiem, możesz sobie tu ustawić telewizor, tu pracę, tu muzykę i wszystko jakby... Ale pracujesz autentycznie w nich? Tak, żeby pracować, czy bardziej testujesz? Próbowałem kilka razy. No. Wydaje mi się, że przez to, że teraz się nie podepnę, bo jak się podepnę, to wyłączy się streamowanie. No. Możesz mieć tylko jeden ekran. Nie możesz mieć trzech ekranów. Na przykład, nie? Okay. Więc to jest takie do pracy, myślę, okej. Okay. Żeby się podpiąć do MacBooka ci chodzi. Tak. Skrótowo już mówisz, bo dla ciebie to już jest naturalne, a ja... Jak się podepnę do MacBooka, to wyskoczy mi tutaj tylko jeden ekran, nie mogę mieć na przykład wielu ekranów. Więc w domu, gdzie mam setup 3-ekranowy, wpinam się tylko USB-C, to pewnie mi się pracuje na... Na 3 ekranach. Tak, na 3 ekranach. Ale w biurze 2 razy próbowałem, było spoko. A filmy oglądasz? Tak, te 180, zwykłe 3D też i naprawdę w samolocie super. W samolocie i plus jeszcze to, nie? Tak, czyli tak, maksy. Tak. O właśnie, mogę Ciebie popiąć teraz, jak chcesz. Dobra. Sekunda.
To już jest podwójna akcja, słuchajcie. Ja pierdolę, jak ja to patrzę, to powiem wam, że jest to next level, nie? Next.